całą prostą, wyciągnął się bardzo efektownie do tyłu i dociążył tylne koło, rozpędził niesamowicie swój motocykl, więc pewnie zdziwiony bardzo był Robert Kościecha, że tak szybko obok niego przejeżdża Maciek Kuciapa. Maciej Kuciapa kończy zawody z dorobkiem 8 punktów, 7 punktów ma Robert Kościecha, 6 Krzysztof Buczkowski i 2 Dawid Stachyra. No i teraz pierwszy z tych biegów o Mistrzostwo Polski. To już możemy bez żadnej przesady powiedzieć. Janusz Kołodziej, współlider, ma 11 punktów, a w tym wyścigu zarywali Adriana Miedzińskiego i braci Szczepaniaków. Problem w tym, że Adrian Miedziński też jeździ nieźle dzisiaj, ma 6 punktów. Bracia Szczepaniakowie też mają po 6 punktów. No oczywiście Janusz Kołodziej jak na razie zdecydowanie najlepszy, punktów 11. I on jest faworytem tego biegu, a to już przygotowany Grzegorz Zęgota, którego zobaczymy w wyścigu 19. I pewnie mam wrażenie, że nikt nie chciałby trafić teraz na Grześka Zęgota. Oj, tak, tak, bardzo zmotywowany jest. W kolejnych wyścigach, jak w swoim 9. wyścigu, to mógłby tutaj niejednemu liderowi namieszać. I Janusz Kołodziej, na nim teraz koncentrujemy swoją uwagę, bo on walczy o tytuł mistrzowski. No ale podkreślamy, że rywali ma przednich. Adrian Miedziński i bracia Szczepaniakowie, którzy bardzo nam się dzisiaj podobają, prawda? Nie zaliczani do faworytów, ale jednak robią swoje. Po 6 punktów zdobyli jak na razie. Mateusz młodszy na torze trzecim i Michał na torze czwartym. Potworny upadek miał przed kilku laty Mateusz Szczepaniak na torze w Tarnowie. Wypadł w ogóle za bandę, ale bardzo szybko wrócił do żużla i pokazał charakter. Jeździ naprawdę bardzo dobrze. No i realizator pokazuje nam, przez moment pokazywał Janusza Kołodzieja, kask niebieski, Miedziński, Kołodziej, Mateusz Szczepaniak, Michał Szczepaniak, i kto bez startu, Miedziński czy Kołodziej? Miedziński jest pierwszy, a Kołodziej zakopał się, jedzie z tyłu, ale na pewno będzie przebijał się do przodu. Już jest Janusz Kołodziej na miejscu, no właśnie którym? Na miejscu drugim czy na trzecim? Jest chyba drugi Janusz Kołodziej, ależ walka kapitalna, a prowadzi Adrian Miedziński. Janusz Kołodziej już drugi. No i teraz co zrobi Adrian Miedziński? Czy obroni się przed tymi atakami Janusza Kołodzieja? Zjeżdża Kołodziej do krawężnika, ale jeszcze nakrył go. Nakrył go jak czapkoł gruszki Adrian Miedziński. No i mam wrażenie, że teraz odrobił kilka metrów Adrian Miedziński nad Januszem Kołodziejem. To trzecie okrążenie, jednak Miedziński nie ogląda się w jego przodu, jakby wiedział, którędy pojedzie jego wielki rywal. Janusz Kołodziej teraz znacznie bardziej wąsko. Jaki błąd Adriana Miedzińskiego, ale nadal prowadzi Adrian Miedziński. To już jest ostatni łuk i Adrian Miedziński wygrywa. Miedziński przed Januszem Kołodziejem, trzeci Mateusz, czwarty Michał Szczepaniak. Ależ to był wyścig, dwoił się, troił Janusz Kołodziej. Jeszcze dostał szansę od Adriana Miedzińskiego na tej ostatniej przeciwległej prostej, ale był za daleko. No i stracił punkt Janusz Kołodziej. Adrian Miedziński, Janusz Kołodziej, bracia Szczepaniakowie, wielkie brawa dla całej czwórki za ten kapitalny wyścig 18. No i teraz kibice na stojąco tutaj na prostej startowej dziękuję Adrianowi Miedzińskiemu. Krzysztof Analiza. Widzimy z tyłu Janusza Kołodziej. Kołodzieja, wyjechali równo z Adrianem Miedzińskim, ale tempo wewnętrznej części toru tu wyjeżdża przez przednie koło Janusza Kołodzieja, który tam gdzieś się zakopuje w tej luźnej nawierzchni. Był przed moment nawet na czwartej pozycji, ale tu oczywiście był bardziej rozpędzony niż bracia Szczepaniakowie i tutaj podejmował walkę. Był bardzo mocno zdeterminowany, rozpędzony, ale wbrew pozorom w pewnym momencie, mam nadzieję, że zobaczymy ten moment, niepotrzebnie wjechał po wewnętrznej części toru pod Adriana Miedzińskiego, bo gdyby tak konsekwentnie jechał, tak jak w tej chwili widzimy, to pewnie mógłby się znaleźć tuż za tylnym kołem i doprowadzić do tego ostatecznego ataku, a tak za bardzo w pewnym momencie stracił kilka metrów i później już było ciężko, mimo tego, że Adrian Miedziński popełnił błąd na wyjściu z ostatniego łuku. To też trochę wyprowadziło z równowagi Janusza Kołodzieja i nie był konsekwentny w swoich działaniach, w związku z tym, o tu widzimy ten atak. I wyniosło go od razu. Tak, przez to stracił kolejne metry i później znowu musiał nadrabiać wielkie brawa dla Adriana Miedzińskiego, który tutaj walczył do końca, pokazał się w ostatnim wyścigu z bardzo dobrej strony. A nam zafundował wielkie emocje przed tym kolejnym 20, mam na myśli, wyścigu, bo tutaj wielka szansa przed Krzyśkiem Kasprzakiem. No tak, ale...